czwarty dzień, 7 read up. Okej, witajcie na kanale BookPlus. Dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem czwartego dnia, 7 read up. I powiem wam szczerze, że to jest najgorszy dzień czytelniczy z tego całego tygodnia. No bo już jestem zmęczona, naprawdę jestem zmęczona. Mimo że czytam naprawdę super książkę, to jednak czuję to zmęczenie, jak czytam książkę, to po prostu mam ochotę zasnąć. Nie dlatego, że mi się nie podoba, po prostu moje oczy, mój umysł są zmęczone tym wszystkim. I edytowaniem, i czytaniem, i nauką, no i po prostu chyba za dużo wzięłam na swoje barki w tym okresie. No, ale muszę wam dopowiedzieć, że wczoraj jeszcze doczytałam Uwodzicielki do 210 strony, chciałam powiedzieć do 2010 strony. To by było niezłe, bo ta książka nawet tyle stron nie liczy. No i dzisiaj zaczęłam od 211 strony. Teraz aktualnie jestem na 354, czyli przeczytałam tych stron 143, bo jeszcze tej 54 nie przeczytałam. Ta książka nadal mi się podoba i jestem naprawdę w nią wciągnięta i za każdym razem jak ją odkładam, żeby coś innego zrobić, to mam ochotę po nią sięgnąć, bo jest naprawdę ciekawa i fajnie, wszystkie postaci są wykreowane i coraz więcej tu się dzieje, że ja po prostu wow, nie mogę przestać tego czytać, mimo że no muszę robić inne rzeczy. Podejrzewam, że dzisiaj jej nie skończę, bo już jestem za bardzo zmęczona, muszę obrobić filmik, muszę jeszcze się pouczyć i pozałatwiać inne sprawy, więc no po prostu myślę, że ją odłożę i jutro ją skończę, ale może uda mi się doczytać chociaż do 400 strony i zostawię sobie te 44 strony tej książki na jutro i wtedy też zacznę Badacza Potworów. Żałuję, że nie udało mi się już tego dzisiaj zacząć, ale no trudno się mówi. Może mój wynik nie jest na chwilę obecną powalający, ale wybaczam, to sobie przeczytałam więcej niż 100 stron, mam już lekki kryzys, więc to jest tym spowodowane. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać dzisiaj chociaż te 150 stron, czyli ten pułap, który sobie planowałam, aby czytać codziennie po 150 stron. Jeżeli uda mi się go przekroczyć, to będzie super, jeżeli nie, no to trudno. No, może nadrobię w kolejnych dniach, ale już tych dni nie zostało za wiele, więc muszę się sprężać, ale też nie będę czytać oczywiście na siłę. Standardowo dajcie mi znać, ile stron wy przeczytaliście czwartego dnia, jak wam się książka dana podobała i też mi dajcie znać, czy wy jesteście już zmęczeni czytelniczym maratonem, bo ja zawsze mam czwartego dnia kryzys. Zawsze. I nie zapomnijcie mi powiedzieć, ile pączków zjedliście, bo dzisiaj jest oczywiście tłusty czwartek. Ja wiem, że oglądacie to w piątek, ale napiszcie mi, czy wy też ulubicie tłusty czwartek, bo jest to jedno z moich ulubionych świąt. Uwielbiam tłusty czwartek zaraz po Bożym Narodzeniu. Tak, ja lubię święta, gdzie się dużo je. Aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami 7 Read Up i nie tylko, zapraszam was do subskrypcji tego kanału, zapraszam was również na moje media społecznościowe, żebyście mogli dowiedzieć się, co aktualnie się u mnie dzieje, co aktualnie czytam. Do tego wszystkiego linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye, bye!